Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem makijażowym. Będziemy się malować. Chwilę czasu nam zajmie. Pomalujemy się nowym podkładem. Tylko nie pamiętam. Mam z Oriflame'a, nazywa się Color Box Foundation. Trochę ciemniejszy jest niż mój kolor oryginalny skóry, tak powiem. A i do malowania moją opaskę założymy. Oczywiście trzeba kolczyki ściągnąć. Dzisiaj użyjemy pomady. Nie tego. Jak to się nazywa? Tuszu do brwi. Zaćmienie księżyca miałam przed chwilą. Ja mogłam sobie naszykować. Ale tak mi teraz naszło, żeby coś dla Was nagrać, także zaczynamy! Dzisiaj nagramy coś nie z tą paletką z MAC od Maksymeczki, co wypuściła, tylko z tą. To jest taka średniowa w ogóle, a ja się sama sobie dziwię, że mi się chce coś robić, działać. Także... mogę dużo dzisiaj gadać, bo mam dużo energii i endorfiny, także no, oczy mi się bardzo świecą, także zobaczymy jak tam, bo nagrywam odcinek i 41% dopiero, także tak. Jak to oglądacie, to już pewnie już dawno on wleciał, wczoraj czy tam kiedy, także wiecie. Dobra, mam umytą twarz. Tylko jedna smutna wiadomość, bo ten olejek mi się skończył, więc będę musiała sobie poszukać teraz przy Was jakiegoś kremiku. Otóż mam. Otóż już mam. Także tak. Gotowo nie trwało. Dzieje naturalny krem oliwkowy, lekka formuła do cery suchej i normalnej. Ja nie mam takiej cery. Ale... pięknie pachnie. Jest też na wykończeniu, także zawsze to powód, żeby kupić następny. Cera musi być nawilżona. W każdą porę roku. Każdego dnia. Każdej godziny. Pamiętajcie, żeby nawilżać. Od wewnątrz i od zewnątrz. Wewnątrz pijmy dużo płynów, a od zewnątrz smarujmy się kremami. A jak słońce jest, to filtra. Kremem z filtrem. Tak. Zaraz będzie, że się wymążam, albo że tutaj nie wiem, co ja tutaj robię w ogóle. Taka jestem, tak mówię. Tyle. To mi w ogóle spada, ale chyba tego nie umiem zakładać. Dobra. Mówiłam ostatnio, żeby nie było tak nudno, że ja tutaj cały czas nawijam. Dzisiaj postanowiłam puścić muzyczkę. Tylko mam nadzieję, że za tą muzykę nie oberwę. Bo wiecie, ostatnio udostępniałam, jak nagrywam ekran, jak tą muzykę włączam i mnie po prostu dali brak możliwości zarabiania tej firmy, ale tak mówię, żeby każdy wiedział, żeby był ostrożny, żeby patrzył, czy można daną piosenkę wykorzystać do filmu, więc także
Ja tego nie sprawdziłam. Jestem początkująca, także mogłam się słuchać Oskara, ale się nie posłuchałam, na tym pożałowałam. Także tak. Ale teraz już się słucham. Dobra. Uff, 5 minut mam wyjąć. Długi wstęp. Także piosenki będę lecieć, ja tu będę gadać. Mam nadzieję, że nie będę krzyczeć. Liczę też na dużo komentarzy pod filmami. A nie tylko Oskar i Oskar się tu wypisuje. Bo to co to? Tylko kanał jest dla Oskara? Wcale, że nie. Dobra. Albo będę się malować i nie gadać. O, to będzie najlepsze. Słuchamy muzyki, ja się maluję. Zapraszam, patrzcie sobie. Znosi energię, najchętniej bym poszła w tańce. A wy jakie lubicie klimaty latynoamerykańskie, amerykańskie, hip-hop, latino? Nie. No? Pisać, pisać. Się odcina, albo jeszcze nie. Jak dam ten podkład, to będę się dopiero odcinać. Te uszy. Troszeczkę, by nie przesadzić. Jeszcze nie jestem opalona. Ulubiony tusz sprawia, że rzęsy są podkreślone, miękkie i odżywane. O, reklama Rimmela się włączyła. Nie znaczy nudne.
poświęcić polskiego. Właśnie, odbierzcie, dobierajcie właściwe podkłady, właściwe wszystko pod siebie, a nie to wam się coś podoba. Czasem tak jest, że coś się podoba, czy z garderoby, czy z biżu, czy w ogóle z makijażu, ale jak chce mi się ten pomalować, na przykład pomalować, kompletnie nam to nie leży. I w ogóle nie pasuje. Albo do tęczówki, albo w ogóle do karnacji, albo coś. W ogóle ten podkład zamawiałam tak po prostu, bo w dobrej cenie. Miałam go od razu dwa opakowania. Patrzę, ciemny. Mówię, Boże, Ola, coś ty zrobił. Mówię, no nic, najwyżej komuś go dam. Ale potem mówię, przecież nie będę się szpachlować. Troszeczkę wystarczy. No i widzicie, wystarczyło. Wyglądam naturalnie. Tylko tutaj inaczej niż w lusterku, także. Dobra, słuchamy. Mam nadzieję, że tu żadnych przekleństw nie będzie. W sumie nie pamiętam. Kizo Tripem Fitness. Produkcji Lanek. A jak to są przekleństwa? Mam nadzieję, że to chyba było coś. Jedno słowo. Pamiętam. Przypomnę się. Na S. Ale proszę dotykać uszy dzieci, które... Dzieci albo ktoś to ogląda, to lepiej. Wyłączcie w tej minucie. Ostrzegam. Piosenka jest o fitnessie. Więc spoko. Eko i tak dalej. Ale drogie marki są w teledysku. Ale to słowo jedno. Także. Nie przeznaczone dla dzieci. Także wszystkie osoby poniżej 18 roku życia, proszę. Nie wiem na ile, po ilu minutach przewincie. Przewincie po 3 minutach. O, za 3 minuty dopiero się spotkam. Więc osoby poniżej 18 roku życia, zapraszam za 3 minuty z powrotem. A reszta proszę dalej oglądaj. Słuchaj mnie, a mnie oglądaj.
Dobra, włączymy coś nowego. Jąkle, osie, szklanki. Nie wiem. W ogóle muszę to rozblendować. I tak znowu na różowo, nie? Jągle Osia ma różowe włosy, więc... Szukam teraz piosenki jakiejś. Fly Project, Toka Toka. Piosenka z 2014. Jak chodziłam do gimnazjum. Gdzie ten pędzel? Zaszalałam dzisiaj z tym różowym. I błyszczący różowy. Tak szalej to szalej. Złoty na mym poczuciu. Złot. Bardziej bliskniowy, ten taki...
się zmarzę. Zaraz. Teraz... Właśnie zainstalowałam darmową wtyczkę alerawat.com. Sprawdzę i doda mi się zawsze nic na zewnątrz. Ogarniam YouTube'a przy okazji. Piosenka Bero, młody bukwit, kubańczyk. Zarobiłem trochę pęgi, dalej mam spory głód. Biorę życie do ręki, świecę jak nowy but. Warszawa ciągle pędzi, choć to nie Hollywood. Czuję się jak młody bukwit. Warszawa pędzi. Taki w Warszawie można poczuć się jak młody bóg. Trzeba wiedzieć, po co się tam jedzie, dlaczego i inne takie rzeczy. Nie bez celu. Też tam warto przyjechać. No bo mówię, dla każdego coś fajnego. Ale wiecie. No, dobra. Teraz mamy inną piosenkę. Ja próbuję się skupić na kreseczkach, więc... Media Expert, także... Tym razem czymś innym. Regret it now, but it's all mistake. It makes
pukał? Nawet nie ma spokoju, żeby nagrywać, nie? Nie wiem, że ktoś pukał. Nie wiem, może pan od gazu albo coś by miał przyjść. Ale takie rzeczy to się zapowiada, że się przechodzi, a nie się. Idę szybko po te patyczki, żeby tam... Chyba, że znajdę. No, czekajcie. Mam. Proszę, bez reklam. No nie. Nie zdążyłam nawet powiedzieć. To w ogóle ma być. Nawet muzyki nie można posłuchać, bo oczywiście reklamy. To jest nieczasne. W ogóle znowu inaczej to wyszło, nie? To nie przypomnę. Skoszny. Trochę większy niż ten dobry. Teraz puder. Razu widać, że oczy są podkreślone. Wiem, to mi... O, chyba teraz jest dobrze. Tak, wiem, znowu jest inaczej, tu i tu. Dochodzę do wprawy w tych kreskach. Wiem, że tu się... Właśnie, wspomniałam. Czemu mi nie mówić? Chyba jest. Okej? Czy nie okej? Już mi się rozmazało. O, uratowałam.
the way that I used to be. I just wanna have fun and get rowdy. On coke and Bacardi, sipping lightly. When I walk inside the party, girls on me. F1 type Ferrari, 6 feet split. Girl, I love it when your body grinds on me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that crown for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me. Yeah, 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 yeah. She got the buzz, yeah. 5 shots in, she in love now. I promise when we pull up, shut the club down. I took her from a man, don't nobody know. If you bout to see her, better drive slow. She know how to make me feel when my eyes close. Anything goes down with the honcho. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. W ogóle to jest inaczej. I znowu odcinek zamiast stać 15 minut, trwa 35, tak na razie. Popracuję nad obydwu. I nad malowaniem kreski. Tym automatycznym eyelinerem z Mi Sport. Dobra. Czy mi się cały czas wydaje? To jest denerwujące. Po prostu. Jest różnica, prawda? Wygląda mi jak sztuczne rzęsy. Masakra. Where should we run to? We got a ticket that takes us wherever we like. We got our problems, but just for a minute, let's push all our troubles aside. Alright, cause we got the keys to the universe inside. Alright, yeah, we got the keys, babe. To była moja ukochana piosenka w 2017 roku, bo widzę, że 18 maja 2017 roku wyszła, a ja ją uwielbiałam słuchać w wakacje. Także tak. Coś jeszcze jest takiego, co ja lubiłam słuchać. O, Justina lubiłam. Jak nikt ktoś do mnie pisze, to nie udaje mi się coś wysłać filmiku. Jakiegoś w ogóle hit, masakra, nie wiem w ogóle co to ma być. I same reklamy. Także pozdro. No następny raz na serio, ten makijaż będzie trwał zdecydowanie krócej. Im więcej razy coś nagram, tym będzie bardziej profesjonalnie. Widzicie, kreski już praktycznie umiem robić, także widzicie, postęp jest. Jutro będzie miesiąc, jak jestem tu na YouTubie i dla was coś nagrywam. To w ogóle wszystko jest. Są gry, vlogi i tak dalej, ale planuję raz na jakiś czas opublikowywać te gry. Ale zobaczymy. Jak mnie poniesie.
looking at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah, I'm the one. Early morning in the gun, know you wanna ride now. The one, yeah, the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, going out of time. Oczywiście musiałam sobie mrugnąć, jak malowałam. Teraz poczekajmy chwilę, bo zaraz Tocka będzie płakać. A już mi łzy napływają. O Jezu. Po prostu czekam na memy ze mną. Po prostu czekam. Komu się ludzi, niech robi memy z moimi minami. Bo na pewno cholery tu macie. Za jakieś brzydkie określenia z góry przepraszam. Nie, tylko na wolę się lubię. Fantastycznie. Kto pamięta tą piosenkę? Kolorowy teledysk, Justin. Się prezentuje skończony makijaż. Siedzi mi pudor. Puszę od środeczka. Tak się prezentuje. I z takim akcentem właśnie a jeszcze zobaczmy jak wygląda to w ogóle w okularach. O Jezu. Bardzo fajnie. Dobra. Także ja lecę teraz na lepiej bez okularów. Chciałabym się jakaś mineczka, ale coś się zapodziało. To wszystko gdzieś, ja nie wiem. Kurde, trzymaj się. Dobra. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się to podoba, co tutaj stworzyłam. Wiem, trochę za mocny ten makijaż oka wyszedł. Mam nadzieję, że nie wyglądam, jakbym była pobita, bo czasem tak wygląda. Dlatego ja czerwonych kolorów się staram unikać i takich różowych właśnie na powiekach, takich mocniejszych. Tu mi coś się zmazało. Oj, Aleksandra, musisz dużo się nauczyć. Tak, wiem. Ładnie to wygląda. Także dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zapraszam na następne. Dajcie ślad. Zostawcie po sobie. Subika. Ten, kto nie zostawia, ten nie zostawia. Bo chcę, żebyśmy tworzyli przepotężną armię. Także tak. Tak, właśnie tak. I co jeszcze? Żebyście komentowali, lajkowali. I dobrze się bawili ze mną tutaj. Bo jak ja to nagrywam, to ja mam bardzo dużą frajdę, radochę i w ogóle, że mogę sobie pogadać, jak ktoś to potem ogląda. I że mówię sobie, Boże, co ona to nagrała? W ogóle co to jest za makijaż? W ogóle lepiej bym to zrobiła. Więc jak ktoś tak mówi, żeby lepiej to nagrał, podczas gadania do kamery, to okej, to niech mi ta osoba napisze, to się z nią spotka. Tylko mam nadzieję, że nie mieszka gdzieś daleko.
Można by było się spotkać kiedyś, ale to kiedyś, nie tak za 5 lat, może. Jak będzie to tak z 10 tysięcy subskrypcji, to się spotkamy, tak, na mój kosz, się spotkamy. 10 tysięcy subskrypcji i będzie wydarzenie. Nie tak jak wszyscy robią na milion, coś tam, jakieś super wydarzenia. Ja zrobię na 10 tysięcy. A co tam? Także warto po prostu dołączać, subskrybować i oglądać moje poczynania i z makijażem, i vlogasami, i tak dalej. Vlogasami już, nie? Także tak. Nie farbowałam włosów. To są moje oryginalne włosy. Tylko żyją własnym życiem, także... No. Coś jeszcze mogę wam powiedzieć, że byłam 2 lata temu u fryzjera, więc długie są. Jestem bardzo z nich dumna, także... Także tak, tyle by było z tego gadania. Film miał być krótki, jest 44 minuty, także kończmy tą pogadankę już na koniec. Także... Dobra, to dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia w następnych odcinkach, także pamiętajcie, komentujcie. Poczytam, co wy tam wypisujecie i co w ogóle myślicie o tym wszystkim, co ja tutaj robię. Co chcecie, żebym nagrywała? Piszcie. Możecie pisać do mnie prywatnie na Messengerze, na Instagramie. O, zapraszam właśnie was na Instagramka i na TikTok. Tam trochę się dzieje. Na TikToku trochę mniej, bo już tak nie nagrywam tych tańców, hulańców, jak to nagrywam, ale na Instagramie, no tak raz na tydzień, na dwa, na pewno coś w miesiącu zawsze dodaję, także zachęcam, warto. Może w przyszłym tygodniu już mi przyjdzie pewna paczka, pewne zamówienie z pewnej firmy, o której coś więcej opowiem, jak już w ogóle to zamówienie przyjdzie. Jeszcze z jednej firmy wczoraj składałam zamówienie, więc w najbliższym czasie będą 2 hole zakupowe. Chyba że coś jeszcze w międzyczasie coś się uda mi coś zamówić, czy coś w ogóle tutaj w ogóle na miejscu kupić, to też nagrywam. Także dziękuję jeszcze raz. Za dużo się nagadałam, wiem. Przyzwyczajcie się, że czasem są krótkie, czasem długie, ale jestem i będę. Ja nigdy nie zniknę z tego internetu. Pamiętaj. No to buziaczki, misiaczki. Pa, miłego popołudnia. Albo całego dnia, zależy o której mnie tu będziecie oglądać. Także...